Lalilu zaprasza cię na wielkie otwarcie szpitala dla zwierząt. Zwierzaki wszelkich kolorów, kształtów i rozmiarów są u nas mile widziane. Zróbmy stojak na kroplówkę. Weź słomkę i dwa kawałki drutu. Owiń jeden dookoła drugiego i odetnij nadmiar nożycami do drutu. Stwórz taki kształt. Załóż na niego słomkę. Dodaj spinacz, by stojak stał stabilnie. Wytnij małe torebki z plastikowego opakowania, dodaj akwareli do wody i wlej do środka. Zasklep krawędzie, dodaj rączki i zawieź torebki na stojakach. Zrób tubę z małych sznurków, przyklej element ze słomki do krawędzi, wytnij i dodaj cewnik. Bardzo łatwo założyć go na łapkę. Mój kot potrzebuje kroplówki podczas operacji. Zrobimy, co w naszej mocy. Hurra! Operacja poszła dobrze i mój kotek niedługo poczuje się znacznie lepiej. Musi nosić ubranko rehabilitacyjne. Weź kawałek materiału, obrysuj kota. Zaznacz łapki i otwory na nogi. Przymierz na kota, zrób potrzebne poprawki. Podwiń materiał przy szyi i ogonie. Przyklej sznureczki i zawiąż je. Ojej, te kokardki są takie urocze! Puszku, założymy na ciebie ubranko rehabilitacyjne. Nie martw się, jest tak miękkie jak twój kocyk w domu. Zrób butelkę do karmienia. Wypełnij szyjkę butelki klejem na gorąco i zrób z niego smoczek. Pomaluj krawędź niebieską farbą akrylową. Udekoruj sercami i narysuj miarkę trwałym markerem. Szczeniaczki kochają mleko. Nie potrafią jeszcze jeść, więc musimy użyć butelki. Weź plastikowy element z takimi okrągłymi przedziałkami i wytnij dwie z nich. Usuń wierzch większego elementu i przytnij mocowanie drugiego z nich. Wypełnij go piankoliną, ukształtuj w ten sposób i sklej dwa elementy razem. Zrób pojdełko z małej buteleczki. Wlej rozpuszczoną farbę, zasklep szyjkę butelki klejem na gorąco i przyklej do drugiej półkuli. Wszystko gotowe! Teraz psy zawsze będą miały świeżą wodę do picia. Mamy do wyboru kilka poidełek, ale polecamy użycie tego. Jedno pchnięcie i woda wlewa się sama do miseczki. Dzięki, wezmę je. Tak łatwo ich używać. Zróbmy wózek dla pieska. Zrób ramę z Lego, dodaj kółka. Ten biedny piesek kuleje. Zróbmy dla niego tęblak ze wstążki. Przymocuj na brzegach rzepy. Potrzebujemy jedynie kokardek do kółek i gotowe. Doktorze, jak mogę pomóc mojemu pieskowi? W ostatnich latach coraz gorzej mu się chodzi. Polecam ten wózek dla psów. Pomógł wielu psom odzyskać aktywny styl życia. Dobry piesek, Pucuś. Ta szczotka dla psów pomoże rozczesać nawet najbardziej poplątane futro. Wytnij prostokątny kawałek z gumowego squisha. Jest taki przyjemny. Przyklej do arkuszu papieru piankowego i usuń nadmiar. Dodaj elastyczną tasiemkę na wierzchu. Ta szczotka jest gotowa do pracy. Kto następny? Henryczek potrzebuje nieco pielęgnacji. Najpierw musimy go wykąpać. Teraz pora go wyczesać. Jego futerko będzie czyste i mięciutkie. Zróbmy kołnierz.
Wytnij kawałek z przezroczystej teczki. Dodaj sznurki na zewnętrzną i wewnętrzną krawędź. Zrób zapięcie z plastra. Teraz kot jest bezpieczny. Mruczka właśnie miała zdejmowane szwy i potrzebuje czasu do wyzdrowienia. Po kontroli musi nosić kołnierz. Teraz nie będzie mogła lizać ran i wygoją się szybciej. Kochane maleństwo! Zróbmy łóżeczko dla zwierząt. Potrzebujemy mydelniczki. Później będziemy potrzebowali mydła. Odrysuj mydelniczkę na kawałku gumy piankowej. Wytnij wzdłuż krawędzi i włóż ją do mydelniczki. Włóż poduszkę do materiałowej poszewki. Przyklej wydrukowany obrazek z imieniem po bokach. Teraz Zosia ma swój własny zamek. Ken ma hopla na punkcie swojego psa. Mógłby bawić się z nim całymi dniami. Dziś jest ważny dzień w szpitalu dla zwierząt. Sara zaraz urodzi swoje szczeniaczki. Weterynarz ostrożnie kładzie ją na łóżku. A oto pierwsze hał! Wow! Ale tu dużo dalmatyńczyków. Teraz Zuzia i Robert mają wielką rodzinę. Psy potrzebują swoich paszportów. Wytnij kawałek z plastikowego pojemnika. Już wydrukowaliśmy mini paszporty. Potrzebujemy tylko naklejek. Dodaj ją do plastikowego elementu. Teraz Czarek jest prawdziwym bohaterem z prawdziwymi dokumentami. Twój pies potrzebuje więcej witamin. I nie zapomnij paszportu. Czarek może wykorzystać go do podróży. Zróbmy torbę podróżną na zwierzaka z plastikowego opakowania na zabawki. Usuń nadmiarowe części, zostawiając tylko ramkę i pokrywkę. Nie zapomnij o małym kocyku, by zwierzakom było ciepło i przytulnie. Zabezpiecz oba końce nosidełka przy pomocy satynowej tasiemki. Dodaj rzep do drugiego kawałka wstążki. Dodaj rączkę zrobioną z laminatu na wierzchu. Dodaj rączkę zrobioną ze sznureczka na wierzchu. I gotowe! Kot chce sprawdzić nowe miejsce. Tusia je pokochała, aż mruczy ze szczęścia. Nie zawsze jest wygodnie nosić zwierzęta na rękach. Rachel ma swoją klatkę, a Tusia jej modne nosidełko. Nawet weterynarz podkreśla, że to dobry wybór. Dobranoc, trzymajcie się! Zrób smycz i obruszkę ze sznureczka, karabinczyka i wisiorka. Dodaj wisiorek do karabinczyka. Przeciągnij przez niego sznurek. Pieski je pokochają! Zrób odpowiednią długość, używając zacisków. Będzie można je regulować. Przytnij krawędzie i dodaj sprzążkę do smyczy. Zwiąż, by piesek czuł się komfortowo. Teraz nasza psina ma uroczą obruszkę na mocnej smyczy. Weterynarze polecają spacery na smyczy. Bardzo pomagają w trenowaniu pieska. Teraz ten maluch może być grzeczny. Szpital dla zwierząt potrzebuje nowego stołu do gabinetu. Wytnij prostokątny kawałek z plastikowego opakowania po zabawkach. Weź metaliczną tekturę, odmierz i wytnij. Oto dwustronna taśma. Wszędzie ciebie szukaliśmy. Dodaj ją po bokach. Zakryj wierzch srebrnym arkuszem tektury. Zrób podobnie z bokami w małych paskach. Tak, nowy stół jest jak lustro. Zwierzęcy szpital przeszedł dzisiaj sam siebie. Wszystkie zwierzaki dostały odpowiednią opiekę i są zupełnie zdrowe. Daj łapkę w górę, subskrybuj Lalilu i kliknij w dzwonek, by nie przegapić nowych filmików.